Cześć, siemano, z tej strony Ratel, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Gwinta. Wyjątkowo miałem w sumie zrobić fabułę, ale spotkałem tutaj karczmarza, bo widzicie, jesteśmy już tutaj na mapie troszeczkę dalej, już jesteśmy bardzo blisko Nowigradu i później tam wejdziemy, ale na razie idziemy tutaj i zagramy sobie z karczmarzem, który jest na rozstajach powiedzmy. Mamy też jedną typiarkę, z którą musimy zagrać, jak się okazuje, u barona. No i jednego chłopa na wsi, którego znalazłem. Także później wam go pokażę. A na razie cyk, gramy. Okej. Zdobyliśmy pożogę ostatnio i tutaj już nic takiego. Ale jeszcze nakupiłem parę postaci. Pyk. I tu pożogę, dzięki. A tutaj damy jeszcze pożogę. Trzaskający mróz, nie wiem czy nam jest tutaj przydatny. To. Dobra, weźmy to. Okej, i tutaj pożoga. Pana. I tak naprawdę moglibyśmy Nilfgaardem już zagrać, ale nie chcemy. Królestwa Północy mamy na razie dowalone, więc zagramy królestwami. Dobra, jak to tu wygląda? W sumie nie najgorzej. Możemy tak zagrać. Okej, szóstka. My zagramy sobie ulewę. Chociaż czy Skojatel w ogóle mają coś na trzecią linię? Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby mieli tak naprawdę. Dobra, my wystawmy jednego chłopa. Dzięki za spasowanie. A w sumie to wiecie, to są bardzo słabe karty, tak jak patrzę. 4 i 4 będę mieć 9. Dobra, nie, zróbmy to w taki sposób. Tak będzie prościej, mniej kart stracę. Dzięki. Okej, szpiega dostałem. Proszę. O masz, a tego spaliłem, no i miałbym tutaj buffa, widzicie. Trudno się mówi. Pożoga. A, dobrze. Spalony zostałeś. Ty chamie. Okej, nam też się przyda ten róg. Walniemy tak i walniemy... tu jest ten róg. Okej. Czyste niebo. Ciekawa zagrywka. To ja ci spasuję. Co zrobisz? Okej, świetnie. Zależało mi na tym, żebym właśnie wystawił kogoś, bo ja bym nie miał tutaj szansy już wygrać tej rundy. Dobra, pasuje. Mam tylko na drugą linię i na pierwszą jednego. Tak słabe te karty bardzo, które mam. Ale dobrze, mamy go. Wygraliśmy już. Wow, dziesiątkę zachowałeś ostatnio. Jeszcze wskrzesisz sobie? Nie. Coś robisz, ale co to ja nie wiem. Zaraz się dowiem, co robisz. Powiększa o jeden. Aha, dobra. I pyk. Przybity zostałeś karygodnie. Dzięki. No i super. Co mi za kartę dałeś? W nagrodę. Jakaś typowa, normalna karta. Zobaczymy zaraz, co to za karta. Skojetelnie, potwornie, o ty, Nilfgaard, słabo bardzo karta. Ej, dobra. Okej, i teraz tak, gdzie jest drogowskaz? A tu jest. I lecimy na Wrońce. Gdzie są Wrońce? Tutaj są Wrońce.
I następnie zrobię cięcie, bo będę musiał znowu znaleźć tego chłopa, z którym nie graliśmy, ale go znajdę, bo to jest jakaś wsia jakaś wieś w Velen, więc damy radę. Mogłabyś zagrać ze mną w Gwinta. I zagramy o 10, nie boję się. Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Dobra, i spróbować Nowigradem, myślicie? A co tam, spróbujmy Nowigradem zagrać, zobaczymy jak nam pójdzie. Najwyżej przegramy, tak? Dobra, rozwywalmy. O, może być. Okej, mój ruch i zagrajmy tak. Spasowałeś już na start, ty, co ty gadasz? No to dobra, no dzięki. Łatwo poszło. Okej. Fajnie. Dobra, dzięki zdolności mu zostanie ta karta. Sprytnie. To zagramy tak. Jej znaczy, bo w sumie gramy z nią. O, masz ci los, co to za taktyka jest? Rzućmy tak. Okej, ile przywoła? Ale nie możemy odpuścić, bo on, kurczę, ma jeszcze róg dowódcy chyba, tak? Że dziki gon się śmieje. O, masz. 67. 84. To jest nie do przybicia już. Kto chce? Podwaja siłę wszystkich. Tak, ma to, kurczę. Dobra, pasujemy, no. Za dużo to jest dla nas już, naprawdę. Okej. Dobra. Okej, znowu to robi, tak jak myślałem. I zagrywamy dziesiątką. Jak nie ma pogody, to wygramy, albo nie? Już ma 30... 40 będzie miał. No. Kurna, nie wiem, czy nawet mamy tyle. Nie no, nie będziemy mieli tyle z buffów. Chyba, że na inną linię będzie dorzucał to gif. Okej. Lecimy. Dobrze, jak ma teraz trzecią linię tylko, to my z nim wygramy, bo mu zaniżymy jednostki. Pyk. 30. O nie! Miał jeszcze na pierwszą linię jakąś dziesiątkę chorą. Miała. Zagrajmy deszcz. Jak bardzo to zaniży. O Boże, za mało. Przegraliśmy. Jaki mocny chłop. Nie no, pasuje. Dobra, gramy Królestwem Północy. Nie chcę z tobą. Bywaj. Oszukała mnie jeszcze. Co mogę dla ciebie zrobić? Dobra. Zagraj ze mną w Gwinta. O piątkę już, żeby tylko wygrać. I Królestwem Północy zagramy. Foltest to jednak potrafił walczyć z potworami, a Nilfgaard to od razu przegrałem pierwszą rundę. Dobra, mam jak... Dobra, może być. Leszczy dziesiątkę. Ma już dwie złote karty, dobrze wiedzieć. Trzy złote karty ma. Nie za dobrze. Nie mam żadnego zamarznięcia. Szóstka. Piątka. Piątka. Czwórka. Strasznie dostaliśmy. Wymusił od nas bardzo dużo kart. Gęsta mgła? Też chciałem to zagrać. Co teraz zrobisz? Zagra swoją kartę. No to tak, walnijmy.
Co? Czemu on ma dwie... Dobra, pas. Ona ma dwie, kurna... No i tak ze mną wygra teraz. No i huk, poddaj grę. Jak ona jest ciężka! Co mogę dla ciebie zrobić? Możesz dać mi wygrać w gwincie, bo jesteś mega ciężka. Rozpocznij, Boże. Potrzebuję zamarznięcia. O, świetnie. Bo inaczej nie wygram bez zamarznięcia, bez kitu. Pójdziemy buffem, żeby go zmusić. Aha. Na potwory to chyba pogoda jest najlepsza, naprawdę. Róg dowódcy. Ósemka. Spróbujemy grać z nim fulla, ale mam nadzieję, że będzie wystawiał na pierwszą linię same karty, bo tak to nie damy rady, jeśli... Tylko nie złote. Masz jeszcze jedną, co najmniej. Okej. Dowal jeszcze czymś. No dawaj, dorzuć jeszcze coś tam do tego. Kurna, nie dorzucił. Nawet nie miałbym szans wygrać tak bez zamarznięcia. Tak muszę spalić wszystkie karty, żeby z nim wygrać. Nią wygrać ciągle mi się przestawia, no. O, masz. On nie musi nic robić, żeby wygrać, no. Ona. Nie mam szans na jego. Na nią. No i znowu przegrywam. Ja pierdziele! Jak? Co mogę dla ciebie zrobić? Jakim cudem jesteś taka mocna? Przygrywam na ciebie po raz kolejny już. Ile mi kart? Za dużo. Boże. Dodaj mi więcej pogody. Manekin może się przydać nawet. Dobra. Deszcz. Okej. Okay. Aha, fajnie. Co to jest w ogóle, krabopająk? No, świetnie. To teraz tak zrobię. Co teraz? Ulewny deszcz. No to ja rzucę mgłę. Ja też pasuję. Bo ja w sumie to nic nie mogę już zrobić. Okej, okay, przątki. Pożoga, żegnam. Ajoj, biedactwo. Dziękuję. O nie, czwórkę żem dostał, no. A on ma dziesiątkę. No nie. No nie mam szans już. Jak cię, no. Nie no, poddaję. Jak ja mam wygrać bez... Ostatnie
Wyjdź od niego, błagam. Ostatnie podejście. Co mogę dla ciebie zrobić? Masz ochotę na... Dobra. Więcej tam dostaw, błagam cię. Dwie pożogi by mi się przydały w talii, żebym miał szansę z nią wygrać. Mam dwie w sumie teoretycznie jako tą kartę. Spalę mu te dwie piątki. Zostanie mu jeszcze skurna 20 tych, a ja będę mieć 11. Dobra, przebiję go. Dzięki. I teraz tak. Piątka. I piątka. Nie zagram tak. Nie przewidziałem tego, że tak nie zagram. Może być. Wskrzesimy. Dobra. Mój ruch. Żegnam. Okej. To my sobie rzucimy swoją kartę na siebie. Spasujesz? Nie. Będziesz grać na zwłokę, gnoju. To ja zagram tak. Przątki. Okej, zagram kolejną kartę. Okej. Wypad. Leszy. I my pasujemy, tylko zawalimy sobie jakąś kartę. Ciebie. Pas. Ja również. Dobra, mamy szansę, mamy teraz szansę. Tak, wygraliśmy to chyba. Czysto niebo ma chłop. Na razie jeszcze bez ekscytacji zagramy normalną kartę. O, miał pożogę. Dobra, wygraliśmy to. Świetnie, Boże Święty. Udało się, jednak wystarczyło dać sobie więcej szans i udało się. Cyk. O, albo lepsze karty musiały nam dropnąć też może. Lepszy zestaw. Świetnie. Byłaś mega ciężka, coś dobrego chcę. No nie. Jakieś... gówno. To jeszcze nie do tego. O, masz. 3. Tak walczyłem o to, żeby Nilfgaard dostać, no. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę. Zobacz, no co morze wyrzuciło. Ej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. Nie szukam kłopotów. Patrzcie, ludzie. Starczy podnieść głos, a już kuli ogon. Jak pies, co w nocy słyszy wycie wilka. Chcesz zjeść? To wyjdź na podwórze i czekaj. Co w miskach zostawimy, Ilga za płot wyrzuci. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhanem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie Kertrolde, a my nie Ancrate. Nie chcemy tu gości. Pu! Nie potrzebowałem pomocy. To widać, jak się ma dobre oko i trochę rozsądku. Nie ciebie ratowałem, tylko ich. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Jorund, syn Zygwalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią.
Proponuję partyjkę Gwinta. No, czego? Proponuję partyjkę Gwinta.
Tak, Geralt? Ci dwaj, którzy mnie zaczepili. Co to za jedni? Cory i Kraki. Same z nimi kłopoty. Tak jak z Leifem, ich ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Rzadko wzbudzam aż taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. Ano je. Jak już ktoś z Temerii czy Redani odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Bo tam port dobry, kupców sporo. Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora. Straszy na Eldbergu, koło Latarni Morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też smug zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskóra. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. Jarunt, lubię cię, ale interesy to interesy. Musisz coś dorzucić. Mogę trochę dołożyć, ale nie aż tyle. Dobra, niech będzie. Przybijmy targu. Niech będzie. Zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie.